6 lutego 1918 roku w ilustrowanym Kurierze Codziennym ukazuje się odezwa Zjednoczonych Zrzeszeń Królestwa Polskiego. Bezprzykładne w dziejach krwawe zmaganie się narodów zbliża się ku końcowi. Nadchodzi chwila rozstrzygnięć między wojną i pokojem, przeszłością a przyszłością. A kiedy zapadną wyroki ostateczne, z odmętu wojny wyłoni się Polska. 8 lutego 1918 roku do Warszawy i innych miast docierają wiadomości o zwycięskich walkach polskich żołnierzy z bolszewikami w Rosji. Frankfurter Zeitung zamieszcza doniesienie, że rząd bolszewicki w odwecie za klęski zadane bolszewikom przez Wojsko Polskie zażądał uwięzienia przywódców polskich znajdujących się w Petersburgu. Między innymi Lednickiego, generała Babińskiego, księcia Świętopełka Mirskiego. Zanim 3 marca 1918 roku zawarto słynniejszy traktat brzeski. 9 lutego Niemcy i Austro-Węgry za cenę dostaw zboża zgodziły się oddać powstałej właśnie Ukraińskiej Republice Ludowej rdzennie polską chełmszczyznę i Przemyśl. Niedopuszczona do pertraktacji w Brześciu Litewskim Rada Regencyjna Królestwa Polskiego sprzeciwiła się postanowieniom układu, określając go mianem aktu przemocy. Na znak protestu przeciwko traktatowi brzeskiemu 12 lutego 1918 roku podał się do dymisji gabinet Jana Kucharzewskiego. W uzasadnieniu skierowanym do Rady Regencyjnej zamieszcza, iż jest to także protest przeciwko upokorzeniu zadanemu rządowi polskiemu, który został pozbawiony możliwości wzięcia w obronę interesów polskich przy zawieraniu traktatu. 5 lutego, 156 lat temu w Dębinach, urodził się prymas Królestwa Polskiego Aleksander Kakowski. Był członkiem Rady Regencyjnej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej nie opuścił zagrożonej Warszawy. W czasach II Rzeczypospolitej zwołał pierwszy synod biskupów polskich w Częstochowie. Zalecał opiekę nad zabytkami sztuki sakralnej. Pełnił funkcję kanclerza kapituły Orderu Orła Białego.